Zagłębie Lubin przegrywa z Jagielonią Białystok 0-2, co samo w sobie nie byłoby dziwne. Jagielonia, niedawny lider, odrodziła się przed tygodniem, wygrywając z Arką. To było pierwsze zwycięstwo na wiosnę. Ze mną cały czas Artur Brzozowski, dziennikarz Gesty Porczej we Wrocławiu. Powiedz. A czy jakiś wpływ na taką słabszą postawę drużyny Jana Urbana mogło mieć zawieszenie kapitana Zagłębia i cała ta sprawa, która teraz znalazła finał afera korupcyjna? Znaczy, problemy kadrowe trener Urban miał przed tym meczem większe, no bo oprócz Michała Stasiaka. Wypadło kilku zawodników, którzy są kontuzjowani bądź nie grali za kartki i możliwości personalne były mniejsze trenera, choć oczywiście widziałem jego wypowiedzi, on bardzo profesjonalnie podszedł do tego problemu i powiedział, że dla niego to nie był problem, no bo ma szeroką kadrę i wiadomo, że w piłce nożnej jest to sytuacja normalna, że czasami zawodnicy wypadają przez kontuzję i kartki i muszą ich zastąpać, zastąpić dublerzy. Ale jednak myślę, że pewnego rodzaju wpływ na w ogóle atmosferę w drużynie, zawieszenie dwóch piłkarzy, bo oprócz Michała Stasiaka zawieszony został kontuzjowany, nie Grzegorz Barczak, no musiało to mieć. Ja myślę, że tutaj trzeba oddać przedstawicielom Zagłębia Lubin no, pewnego rodzaju szacunek, że, że podjęli taką decyzję, bo w polskich klubach różnie postępuje się z zawodnikami, którzy są zamieszani w aferę korupcyjną część klubów twierdzi, że no nie zamierza karać w postaci zawieszeniu czy odsunięciu zawodnika takiego od gry. W tym przypadku Zagłębie Lubin, które już kiedyś jako klub zostało ukarane za udział w korupcji i degradacją, postąpiło wyjątkowo, mówiąc wyjątkowo przejrzyście, odsuwając zawodników zamieszanych od zespołu. Przy czym, jeżeli już Zagłębie chce tak walczyć z korupcją, i odsuwa dwóch zawodników, to paradoksalnie jest jeszcze taka sytuacja, że w kadrze tego zespołu i w, zespo w tej drużynie jest jeszcze jeden piłkarz, która ma, który ma zarzuty korupcyjne i stoi przed sądem, tylko jest to piłkarz, który ma zarzuty korupcyjne za grę w górniku Polkowice. Czyli jeżeli yy, przedstawiciele zagłębia chcą być w 100 procentach tacy pryncypialni, to oprócz e, Michała Stasiaka i Grzegorza Barczaka powinni e, zawiesić jeszcze jednego z obrońców tej jej, jej drużyny. Na co dzień śledzisz wyroki, jakie zapadają e, w sprawach korupcji w prokuraturze wrocławskiej. Czy finał tej akurat e, sprawy, tego jednego sprzedanego meczu e, satysfakcjonuje Cię? Uważasz, że to są takie kary i wszyscy, e, i wszyscy mm, winni zostają tutaj e, słusznie... E, znaczy, ja myślę, że ciężko jest mówić w przypadku dziennikarzy, nie wiem jak kibiców, o tym czy, czy coś nas może satysfakcjonować, no bo to są dosyć nieprzyjemne historie, jeżeli mówimy tutaj o procesach karnych, prawda? bo to sprawa się toczy przed sądem karnym. Zawodnicy, którzy są zamieszani w ustawieniu mieczu Zagłębia na Lubin z Krakowią, dobro, praktycznie wszyscy poza jednym, przyznali się do winy i dobrowolnie chcą się poddać karze, która będzie karą więzienia w zawieszeniu oraz otrzymają kary grzywny pieniężnej i zwrot w przypadku piłkarzy Krakowi przyjętej łapówki, a w przypadku Zagłębia Lubin pieniędzy, które zarobili za awans, awans gry w Pucharze UEFA. I ja się oczywiście z tymi karami zgadzam, tylko teraz jak gdyby jest innego rodzaju problem. Swoje organa, organy dyscyplinarne, ma również Polski Związek Piłki Nożnej. I teraz jest pytanie, jak zareaguje hmm, prokurator związkowy pan Petkowicz hmm, i w jaki sposób hmm, ukaże hmm, tych piłkarzy. Bo myślę, że dla nas, dla środowiska piłkarskiego, najważniejsze jest to nie to, żeby ci ludzie trafili do więzienia, ale najważniejsze jest to, żeby ponieśli jakąkolwiek karę piłkarską za udział w aferze piłkarskiej. No bo korupcja była jednym z najgorszych, raków, który niszczył, że tak się wyrażę, porównując do sformułowań do, medycznych, była czymś, co niszczył polski futbol. I myślę, że większą rolę my, środowisko piłkarskie, dziennikarze, powinniśmy wymagać tutaj właśnie od Polskiego Związku Piłki Nożnej, który powinien takie sytuacje piętnować, aby nigdy się to w przyszłości nie odrodziło.